Cześć kochani, ja jestem Dorota i witam Was serdecznie, oczywiście na kanale Dorota Flix. Przychodzę do Was z postacią z jednego z moich absolutnie ukochanych filmów na podstawie komiksu. Na pewno wiecie, że właśnie miała miejsce premiera Strażników Galaktyki 2. Pierwsza część, która wyszła w 2014 roku, ma absolutnie szczególne miejsce w moim sercu i po prostu totalnie nie mogłam się doczekać dwójki. Uwielbiam tych bohaterów, uwielbiam ten humor, który się tam pojawia i muzykę i absolutnie zjadam w całości. Pewnie też przy okazji jestem zupełnie niekrytyczna, bo po prostu kocham ten klimat. Więc na moim kanale absolutnie nie mogło zabraknąć charakteryzacji na bohaterów z tego filmu. A ponieważ jest tam kilka naprawdę charakterystycznych postaci, to myślę, że powstanie z tego mała seria. Zaczynamy od kolejnej w moim dorobku zielonej postaci. Zerknijcie tutaj. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i, tak jak ja, widzicie spore różnice w tych postaciach. A więc pierwsza postać to Gamora, przybrana córka Thanosa, która już w pierwszej części przechodzi na dobrą stronę mocy. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy widzieliście już Strażników Galaktyki 2 i co o nich sądzicie. Ja, kiedy to nagrywam, jeszcze nie widziałam, więc nic nie mogę powiedzieć. Ale powiem Wam, że dawno nie cieszyłam się tak na żaden film. Serio. I oczywiście, jeżeli podoba Wam się to, co robię i chcecie zobaczyć więcej, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę na zachętę i zaczynamy malowanie! Ponieważ wygląda na to, że Gamora nie ma brwi, pierwsze co zrobię, to oczywiście zakryję swoje. W opisie podam Wam link do filmu, w którym więcej mówię o zakrywaniu brwi, a w tym momencie robię czary mary. Nie ukrywam całkowicie koloru na brwiach, ponieważ i tak będę je pokrywać zieloną farbą. Białą kredką zaznaczyłam sobie mniej więcej kontury ubrania, które będę malować później, a teraz maluję twarz na zielono. Tak jak to robię zazwyczaj, używam wodnej farby i pędzla kabuki. Pozwoli mi to pokryć dużą powierzchnię skóry w krótkim czasie. Żeby mieć pewność, że nigdzie nie prześwituje kolor mojej skóry, gąbeczką do face paintingu nakładam drugą warstwę, ale tylko w miejsca, które naprawdę tego potrzebują. Przy konturowaniu przerzucam się na farbę tłustą, jest to farba FX z NYXa w kolorze ciemnej zieleni. Konturowanie będzie u mnie naprawdę mocne i wyraziste, ponieważ mam zupełnie inne rysy twarzy niż aktorka, która gra Gamorę w filmie. I konturowaniem właśnie staram się twarz troszkę wyszczuplić i swoje rysy jak najbardziej zbliżyć do tamtych właśnie rysów, żeby chociaż odrobinę ją przypominać. Oprócz kości policzkowych zmieniam również nieco kształt nosa. Skoro mieliśmy już konturowanie, teraz przejdziemy do czegoś w rodzaju rozświetlenia, czyli rozjaśnienia najbardziej wystających punktów twarzy. W tym przypadku używam białej farby tłustej, również FX z NYXa. Teraz w nieco innym miejscu, to znaczy troszkę jednak wyżej niż naprawdę mam biust, muszę sobie domalować biust Gamory, bo tak wygląda po prostu w kamerze najlepiej. I wracam do konturowania. Czarnym cieniem do powiek podkreślam tylko te najgłębsze partie pod kością policzkową i dobrze je blenduję. Przechodzę do malowania kamizelki. Pierwszym krokiem jest pomalowanie wszystkiego na czarno, oczywiście wodną farbą. Do ubrania wrócę za chwilę, a teraz przechodzę do makijażu oczu. Na górną i dolną powiekę ląduje czerwony cień. Dobrze go rozcieram także w te miejsca, gdzie jest zielona farba. Czarny cień nakładam nieco powyżej załamania powieki i rozcieram go dobrze, wyciągając nieco w coś w rodzaju kociego oka. Odrobina czarnego cienia ląduje również na dolnej powiece, a linię wodną podkreślam czarną kredką. Podkreślam również górną powiekę, a konkretnie właśnie linię rzęs. Rzęsy oczywiście mocno tuszuję. Jeszcze tylko oczywiście ostatnie poprawki.
Na górną powiekę nakładam jeszcze troszeczkę więcej tego czerwonego cienia, tak go wklepuję, żeby był mocniej widoczny. I przechodzę do malowania wzorów, które Gamora ma na twarzy. W oryginale są takie raczej niesprecyzowane, po prostu połyskujące. Ja wykorzystam srebrną wodną farbę. Natomiast czarną farbą i bardzo cieniutkim pędzelkiem podkreślę miejsca, w których według zdjęcia, którym się posiłkowałam, pada cień, bo te wzorki są, zdaje się, nieco wkręsłe. Podkreślam jeszcze wszystko czarnym cieniem. Ten trójkącik na czole, który maluję, to jest oczywiście linia włosów, żeby dopasować perukę do tego, jak wyglądają włosy Gamory. Teraz jeszcze tylko ostatnie poprawki ubrania, czyli domalowanie kamyczków, którymi ozdobiona jest jej kamizelka, i pozostałych szczegółów. I oczywiście jeszcze usta, nie zostawię ich przecież w tym stanie. Wybieram dwie szminki z NYXa, taką chłodną zieleń, jaką widać na ekranie, i czarną, którą wykorzystam do przyciemnienia zewnętrznych kącików i uzyskania takiego efektu ombre. I to by było na tyle. Jeszcze tylko czarna peruka, której końcówki spryskałam czerwonym sprayem do włosów, i wcieliłam się właśnie w Gamorę. Mam nadzieję, że moja wersja spodobała Wam się i chętnie wpadniecie, żeby zobaczyć kolejne moje wcielenia w postaci ze Strażników Galaktyki. Do zobaczenia, buźka!